Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was na nowego vloga. Stoję w szlafroku z dwóch powodów. Po pierwsze, jest mi chłodno. Kurczę, miałam dzisiaj po pracy, bo dzisiaj jest czwartek, jeszcze tylko jutro i zaczynam urlop. I miałam dzisiaj jechać nad morze posiedzieć sobie, dlatego że z koleżanką, dlatego że było bardzo ładnie do południa. Ale potem się zachmurzyło, około 16 zaczęło padać, teraz jest też tak jakoś dziwnie nieprzyjemnie. Byłam na balkonie i zrobiło mi się chłodno i słuchajcie, założyłam szlafrok, ale właśnie, to jest mój nowy szlafrok i też właśnie dlatego mam go na sobie, bo pewnie bym go zdjęła normalnej, w innej sytuacji, jakbym zaczynała vloga, ale pomyślałam sobie, że od razu Wam go pokażę. To jest taki zwykły misiu, bardzo przyjemny, Sinseya. Słuchajcie, mam tutaj kilka rzeczy i jeszcze w ogóle powinna mieć jedną taką mini paczkę. Tu nie ma nic ekscytującego, to są raczej takie rzeczy, bym powiedziała, domowe. Natomiast ta druga paczka, słuchajcie, była wysłana 18 lipca. I w końcu się wkurzyłam, bo coraz nie było dostępnego śledzenia. I w końcu się wkurzyłam i 26, czy dzisiaj, czy 25, no dobra, w każdym razie dzisiaj rano, data gdzieś tu wyskoczyła, to wiecie, który dzisiaj jest, zadzwoniłam na infolinię Sinseya i słuchajcie, okazało się, że ta paczka od 5 dni była w punkcie. Natomiast ja nie dostałam kodu odbioru, więc ja nie mogłam się domyślić, że ona tam jest. Ja po prostu myślałam, że no, są jakieś teraz te wyprzedaże i oni jakby, no z niektórymi rzeczami tak jest, że też nie wysyłałem zawsze po kolei tych zamówień. I myślałam, że może coś, wiecie, gdzieś utknęło, a się okazało, że jest w Żabce. Poszłam do tej Żabki i pani mówi, że przed chwilą kurier ją zabrał z powrotem. Także nie wiem ogólnie co z tą paczką, natomiast mam nadzieję, że jeszcze w tym vlogu ją zobaczymy razem, że jeszcze przyjdzie i Wam pokażę. Natomiast pokażę Wam te pierwsze rzeczy, które już przyszły. I to jest szlafrok. Zamówiłam go zupełnie przez przypadek. Ja nawet nie wiem, czy słuchajcie, będę linkowała Wam te rzeczy, dlatego że one się pojawiają i znikają. Przeważnie było po jednej sztuce czegoś, jak ja to kupowałam. I ja pokochałam szlafroki. To jest coś takiego, co mogę zarzucić w dzień, mogę zarzucić wieczorem, jest ciepło. Wiecie, to jest zwykły poliester. Natomiast to jest takie miłe i takie w ogóle, wiecie co? Bardzo ciepłe, ale cienkie, bo to nie jest taki michu gruby, tylko to jest cienkie, także już Wam pokazuję. Wygląda, taki jest przed kolano, ogólnie wygląda, kieszenie ma, wygląda na biały, ale to jest kremowy, bardzo ładny kolor, także no teraz mi się już w sumie ciepło zrobiło. I on kosztował niecałe 30 zł, bo tam ciągle jest jakaś promocja, ekstra 15, ekstra 20% i właśnie jakoś mi się udało go kupić za niecałe 30 zł. Ja sprawdzę, czy to był, on był, ten rabat był od, nie mógł być od normalnej ceny, bo to jest tylko na przecenione, także prawdopodobnie to też właśnie jest z wyprzedaży, ktoś oddał i ja kupiłam ten rozmiar L chyba na XL, jak się nie mylę, poczekajcie, zobaczę, bo w sumie teraz to już nie wiem, tak, wiecie, to jest taki materiał, taka w sumie, tu ma takie, zobaczcie, jakieś złote obszycie. To jest taka trochę szmatka, ale z drugiej strony fajne, za takie, wiecie, to są grosze, niech będzie, przyda mi się, jak się zrobi chłodno w domu, tak naprawdę chłodno, no to mi się przyda. Wzięłam też piżamę, słuchajcie, kupiłam sobie piżamę, sorry, wszystko mi spadło. W każdym razie, kupiłam piżamę, której też już nie ma, a chciałam dokupić, bo jest ekstra, ma bardzo fajny materiał, to jest bawełna 100% i zobaczcie, była dostępna jedna sztuka w rozmiarze XL, ja ją wzięłam i ta piżama kosztowała chyba 15 zł. Ja też od jakiegoś czasu lubię spać w takich właśnie długich t-shirtach. Kiedyś tego nie lubiłam, bo zawsze mi jest ogólnie zimno w nocy, ale jakoś tak teraz zdarza mi się i słuchajcie, ona jest super. W ogóle ten nadruk jest taki fajny, tak wszystko tutaj do siebie pasuje. Nawet jako, tak do noszenia jako t-shirt to by było fajne, także za 15 zeta. Wy wiecie, że ja nie przepadam za Sinseyem, ale jak się okazuje, można coś tam trafić fajnego. I właśnie to, co przed chwilą mi spadło, to są japonki. Moja franoleczka, słuchajcie, ona lubi buciki i różne takie, wiecie, kapcie, wszystko, co stoi generalnie na ziemi i co jej przeszkadza, jak ona idzie. Bo są rzeczy, których ona nie rusza, ale buty, no niestety. I właśnie, zostawiłam japonki, bo ja po domu często chodzę w japonkach, takich plastikowych, zwykłych, właśnie Sinseya, czy tam z Primarka miałam. I słuchajcie, nie wiem jak to się stało, że poszłam na chwilę do toalety czy do drugiego pokoju i ona złapała mi, ja miałam trzy pary i mi została taka jedna ostatnia, już taka, wiecie, zdezelowana, którą muszę wywalić. Natomiast jedną parę mi przegryzła, wiecie, te paski i w drugiej zrobiła to samo dwa dni później. Także kupiłam sobie zapas nowych. Zobaczcie, jakie kolory w ogóle fajne. W Sinseyu one są tanie, one kosztują
jeny chyba 7 zł, 8 zł za parę, także naprawdę niedrogie. I tu tylko błąd zrobiłam, bo wiecie co, ja wzięłam tylko te czarne w rozmiarze 40, a mogłam wszystkie wziąć w rozmiarze 40, bo ja wzięłam 41. I w sumie niepotrzebnie, bo 40 byłaby ok, ale wiecie, to jest tylko na jakiś wyjazd, gdzieś do podprysznic, gdzieś jakiś, nie wiem, po domu połazić, na działkę iść, tylko do tego one mi są potrzebne. I te są z serii Myszka Miki, te były chyba najdroższe, bo te kosztowały 10 zł, także poczekajcie, jest tutaj cena? Nie, ale 10 zł chyba było normalnie 12, więc tam minus 15% to wyszła jakaś dyszka, jakoś tak, już nie pamiętam. Fioletowe, zwykłe takie proste, bardzo, zobaczcie, ładny kolor, przepiękny, też kosztowały, i właśnie te są chyba w rozmiarze, no właśnie, 41 i te chyba też, tak, też są bardzo ładne, jedne sobie wezmę, jak będę wyjeżdżała teraz w urlop, także, no, takie zakupy i z tego, tych pierwszych dwóch zamówień jest to, a w tym drugim też jeszcze była piżama, coś tam jeszcze, także mam nadzieję, że te rzeczy przyjdą i będę mogła Wam pokazać. No a tymczasem uciekam, słuchajcie, mam ochotę sobie coś obejrzeć, bo jutro jest piątek, jutro jadę na depilację laserową wieczorem na 19:30, w sobotę rano trening, potem może będę gdzieś jechała, także będę Was tutaj na bieżąco informowała, może uda mi się nagrać więcej filmików, ale nie jestem pewna, bo jakby mi się udało w środę, jadę na koncert Depeche Mode do Warszawy, także jest jak to minęło, słuchajcie, pamiętam jak dopiero bilety kupiliśmy, a teraz już kupiliśmy na luty, na Łódź, także jeszcze na jednym koncercie nie byłam, już bilety są na kolejne, także i w ogóle słuchajcie, akcja jak zwykle u mnie, okazało się, że mogę mieć operację tych worów pod oczami, a nie 15 września, bo ten 15 września mi nie pasował za bardzo, bo się okazało, że my mamy away day w pracy i gdzieś będziemy znowu wyjeżdżać, będzie impreza i ja bym chciała na tym być, bo to jest fajne. My mamy dwa razy w roku takie imprezy w pracy, właśnie w karnawale i we wrześniu i kurczę, powiem Wam szczerze, że chciałabym na tym być i właśnie dlatego zadzwoniłam się, zapytałam, czy jest opcja jakiegoś innego terminu i dostałam informację, że 17 sierpnia, to jest dosłownie za 3 tygodnie i tak się zastanawiam, dlatego że w sumie z jednej strony chciałabym to wykorzystać, bo i tak nie jestem na projekcie, ale jakoś tak jeszcze się psychicznie nie nastawiłam, powiem Wam, że ta góra mi łatwiej poszła, w sensie nie zastanawiałam się, miałam tydzień, wszystkie wyniki zrobiłam i pojechałam na operację, a teraz jakoś tak nie wiem, muszę do jutra podjąć decyzję, także zobaczymy, w każdym razie chyba sobie włączę coś na Netflixie, podobno jest fajny serial Las, nie wiem o czym to jest, tylko gdzieś mi dzisiaj mignęło na Instagramie ze dwa razy, więc zaraz zobaczę co to jest i może sobie to odpalę, bo zaczęłam też oglądać Wiedźmina, ale coś mi ten Wiedźmin, słuchajcie, nie leży, obejrzałam dwa odcinki. To nie jest chyba czas na Wiedźmina, bo to są takie seriale, na które muszę mieć takie natchnienie, żeby to oglądać. A są seriale, które po prostu nie mogę się doczekać, żeby oglądać. Nie wiem, czy wy też tak macie. No i właśnie z tym Wiedźminem to nie jest tak, że ja nie chcę go zobaczyć, ale chyba chcę coś innego najpierw obejrzeć. Także uciekam i do jutra. I oficjalnie zaczęłam urlop. Słuchajcie, tak się cieszę. Ten ostatni dzień zawsze tak się dłuży. Liczyłam każdą minutę, aż będzie 15:30. I to było naprawdę straszne. I nie dlatego, że ja nie lubię swojej pracy, ale muszę Wam powiedzieć, że wiecie, u mnie w życiu też się dużo dzieje. Ja Wam pokazuję to, co chcę Wam pokazywać. Najczęściej to są takie banały, typu kosmetyki, ciuchy, jakieś tam historyjki takie, wiecie, z życia wzięte. Natomiast nie opowiadam tu Wam o swoich problemach, o tym, co się dzieje, o przykrych rzeczach, bo ja nie chciałam, żeby ten kanał szedł w tą stronę. Vlogi są różne. Są dziewczyny, które opowiadają o swoim życiu, są kanały typowo kryminalne, są nie wiem, książkowe, psychologiczne, każdy zawsze znajdzie coś dla siebie. Natomiast ja chciałam pozostać w takim oldschoolowym klimacie i jakby nie chcę za bardzo tu poruszać jakichś takich właśnie na przykład smutnych tematów, bo to nie o to chodzi. Ja chcę, żebyście się dobrze tutaj czuły i żeby to było dla Was oderwanie takie na chwilowe i ja też nagrywając czuję, że po prostu no nie myślę o tym, co nie wiem, gdzieś tam mi zaprząta głowę, co gdzieś tam mi siedzi w głowie. Także to jest tylko mała część mojego życia, ja nie żyję tylko kosmetykami i zakupami, uwierzcie mi, chciałabym, ale tak nie jest. Natomiast no to Wam pokazuję, bo to się też najlepiej ogląda, Wy to lubicie i gdzieś tam też wiem, że korzystacie z moich polecajek, także no właśnie, wracając do wakacji. Dlatego bardzo się cieszę, że mam teraz wolne, bo muszę trochę się zresetować i zaraz będę tak naprawdę jechała na tą depilację. Mam jeszcze godzinę, muszę sobie zrobić coś do jedzenia. Właśnie się trochę ogarnęłam, ale bardzo delikatnie się pomalowałam, bo
Znowu jest taka dziwna pogoda barowa i jakby prawdopodobnie będzie padać, więc nie chcę tutaj robić jakiegoś nie wiadomo jakiego makijażu, bo po co, jadę tylko na depilację laserową. Ale usiadłam tutaj, bo chcę wam właśnie pokazać trzy kosmetyki i trzy puste opakowania. Może zacznijmy od pustych opakowań. Słuchajcie, to będą rzeczy, dwa produkty do demakijażu. Basic Lab emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Słuchajcie, ja tą emulsję miałam bardzo długo. Nie wiem, czy pamiętacie, ja kilka miesięcy temu ją dostałam i słuchajcie, stała tak sobie na zlewie i najczęściej używałam jej rano, dlatego że pod prysznicem mam olejek plus do tego płyn żel taki, tą piankę z ziai, a to zostawiałam sobie na rano, ale ta emulsja bardzo dobrze zmywa makijaż. Często po imprezie właśnie też zmywałam tą emulsją. Nawet tuż do rzęs możecie zmyć, także może nie wodoodporny, ale normalny jak najbardziej. Bardzo też jest przy tym delikatna, to jest w ogóle bardzo fajne połączenie, jak macie właśnie wrażliwą skórę, także mnie oczy nie szczypały, nic się nie działo, a naprawdę była skuteczna ta emulsja. I teraz patrzę, że jest 300 ml, no powiem wam, że to jest bardzo wydajne 300 ml, jak na tyle miesięcy, co ja ją miałam, to naprawdę spoko. Skończyłam też łagodzące mleczko micelarne. Często domywam właśnie tym twarz, jak nie zejdzie mi coś po... Znaczy nie zejdzie, nawet jak zejdzie, to staram się jeszcze resztki jakiegoś tuszu czy podkładek gdzieś mi zostanie domyć mleczkiem. I to mleczko miałam chyba tak jak tą emulsję, no kilka miesięcy. Zapłaciłam za nią 15 zeta w Rossmanie. Była dość lejąca, nie mogłam na początku się przyzwyczaić do tej konsystencji, ale jak się okazało, no to jest lejąca, ale makijaż zmywa bardzo dobrze. Także jest spoko, teraz mam ziaję i tą ziaję też miałam kilka razy, więc nawet wam tu nie pokazuję, bo to żadna nowość nie jest, ani nic u mnie, ani w ogóle. I emolientowa morela, odżywka bez spłukiwania, Anwen. To jest odżywka, która sama w sobie na moich włosach nie robiła nic. Ja przeważnie, jeśli chodzi o tego typu odżywki, robię tak, że nakładam zwykłą odżywkę. Czy to nie jest jakoś teraz za jasno? Nakładam zwykłą odżywkę i na to właśnie taką emolientową, bez spłukiwania. I wtedy te włosy są takie lśniące i gładkie. Absolutnie, słuchajcie, ona nie obciążała moich włosów, więc to jest na ogromny plus. I też starczyła na długi czas, no bo tego bierzecie tylko troszeczkę. Ale, ja już wam to też kiedyś mówiłam, ja wam wszystko mówiłam, natomiast no powtarzam się, bo jakby to jest coraz aktualne. Na rynku znajdziemy tańsze odżywki bez spłukiwania, na przykład Only Bio, ja też mam teraz ją w zapasach i będę używała. Jest bardzo dobra i kosztowała chyba 15 zł, na pewno do 20 zł, także jakby jak kochacie tą firmę Anwen, no to jak najbardziej, a jak chcecie sobie spróbować czegoś innego, no to spróbujcie na przykład Only Bio. I też mam jeszcze jedną, teraz mi się przypomniało, z Isany za 13 zeta, więc... Dobra, wywalę te opakowanie, bo właśnie będę szła też na śmietnik. Zawsze jak wychodzę, staram się, tak wiecie, wszystko popakować i od razu zahaczyć o śmietnik, o to żabkę, jaką coś do wyniesienia, żeby nie latać. Także kosmetyki. Dzisiaj w ogóle, słuchajcie, przypomniała mi się ta kredka fioletowa z Eveline. Dawno jej nie miałam. Bardzo mi się podoba. W kamerze pewnie tego nie widać, ja też jej bardzo mało nałożyłam, ale ślicznie wygląda. To jest taki mega delikatny makijaż, ale no przy moich zielonych oczach ona naprawdę jest widoczna. I to jest ta seria Varieté. Jedna z was mnie gdzieś poprawiła i powiedziała, że to nie jest Varieté, tylko Varieté, więc Varieté. Nie wiem, czy to się zoomuje, ale no... Taką kredkę na pewno poznacie, słuchajcie, jak będziecie w drogerii, to na pewno ten kolor zobaczycie z daleka. I teraz żel. Słuchajcie, zaczęłam używać żelu z Claresy, dlatego że mój klej z NYXa się skończył, a w ogóle zrobił się jakiś dziwny. Zaczęły się takie grudy robić mi na brwiach, bo ja go miałam bardzo długo. I ta Claresa jest genialna, ale trzeba tak z nią cholernie uważać, dlatego że zauważyłam, jak się przyjrzałam, też przy NYXie to było to samo, że jednak jak się da za dużo, to gdzieś te brwi, to jest widoczne, w sensie one są jakby takie polakierowane i gdzie niegdzie taki biały osad zostaje. I z NYXem to było, a przy Claresie to jest, ja mam wrażenie, jeszcze bardziej widoczne, więc trzeba naprawdę uważać. Ona ma malutką szczoteczkę, ale ja zawsze tą szczoteczkę jeszcze dokładnie tutaj zbieram ten produkt z tej szczoteczki, bo to za dużo się nałoży, jak tak wyciągniecie i nałożycie, także trzeba bardzo uważać. I jeżeli znacie jakiś żel taki właśnie, który mocno utrwala i nie zostawia tego białego takiego nalotu na brwiach, to dajcie koniecznie mi znać w komentarzach. Z chęcią przetestuję, bo ten dobry
Ale właśnie, no jak się zapomni, to już gorzej, bo to wtedy naprawdę nieładnie wygląda na brwiach. Szczególnie, że jak ona się tak świeci, ta brew. Tego z daleka nie widać, w kamerze nie widać, ale na żywo tak. No ja teraz nałożyłam mało, ale gdzieś tam i tak widzę delikatnie taki blask, no ale dobra. On był też bardzo tani, chyba 12 zł kosztował. I kontur. Wy mnie bardzo często pytacie o kontur. Ja teraz ostatnio zaczęłam używać, chwilowo przestałam używać kremowych. Chwilowo. Bo u mnie to się zmienia co kilka dni. Natomiast zaczęłam używać tego z limitowanki z Belle, tego bronzera. To jest ryżowy bronzer do twarzy. O Boże, jaki on jest ładny. Bardzo. Słuchajcie, on przepięknie wygląda. Po prostu tak mi się podoba. To jest taki efekt, bo on jest satynowy. Pięknie pachnie. I zobaczcie, jak to naturalnie wygląda. Nawet, bo przeważnie bronzery w kamerze mocno wyglądają, a ten wygląda... No i tak mocniej chyba w kamerze niż na żywo, ale gdzieś tam jest ten kontur, wiecie, widoczny. Mega fajny bronzer, także jak macie, jak jest jakaś limitowanka, to biegnijcie, kupujcie bronzery. One zawsze są udane, zawsze po prostu. Ja już miałam tyle bronzerów i nie pamiętam w ogóle żadnego, który by był jakiś, nie wiem, brzydki kolor, źle się nakładał, cokolwiek. Wszystkie są piękne, pachnące i mają ładne kolory. I na to nakładam coś takiego. To jest Hean Baked Rouge. Róż wypiekany. I to jest coś dziwnego, bo to jest właśnie, mam, słuchajcie, tu. Co mam wszędzie, ja to nakładam w ogóle. Kolorów jest kilka, natomiast ja wzięłam numer 276. I to jest coś takiego, róż, nie wiem, no trochę koloru daje, ale też daje blask. Możecie to nałożyć na całą twarz i to po prostu będzie efekt zdrowej skóry. Naprawdę, nawet jak ją zmatowicie pudrem, to spowoduje, że też zacierają się granice między właśnie, jak na przykład bronzer nakładacie, róż, cokolwiek, zwykły róż też możecie jeszcze nałożyć pod to, to zaciera się ta granica i to wszystko tak ładnie wygląda. Słuchajcie, super produkt, w ogóle są piękne kolory, wszystkie, bo jest chyba tych kolorów 5. I ten róż kosztował w Hebe około 13 zł na promce, także bardzo fajny produkt. No i tyle. Dobra, słuchajcie, nagadałam się. Znowu minęło, kurde, 10 prawie minut. Także uciekam teraz i jak się ubiorę, to pokażę wam mój outfit. No dobra, ja już się ubrałam. Jest za 5:06, także zaraz będę wychodziła. Założyłam sobie jasną czapeczkę, dlatego że bardzo rzadko ją noszę i stwierdziłam, że to jest ten moment, dlatego że jak będzie padać, to nie będzie mi padać na twarz. Także zazwyczaj noszę czarną, ale postanowiłam z racji tego, że jestem ubrana na czarną, właśnie ubrać jasną czapkę. Mam zwykły t-shirt czarny z Zary. T-shirt, uwaga, t-shirt. Jak wiecie, t-shirtów nie przepadam za t-shirtami, ale to jest taki z modalem. On jest całkiem przyjemny, taki w ogóle nie obciskający, tylko taki luźniejszy trochę i kiedyś go kupowałam, także ja nie wiem, czy one jeszcze są. Spodnie takie szerokie z Zary, kuloty. One nie są czarne. Nie wiem, czy widzicie tą różnicę, ale one są bardziej takie szarawe. To jest chyba Lyocell. Także dość przewiewne, bo też nie ma mrozu ogólnie. Ma być około 18 stopni o 20, jak ja będę pewnie wracała. Więc stwierdziłam, że też, wiecie, ja też nie chcę się jakoś grubo ubierać, bo no jest lato, jakby nie patrzeć, więc staram się nie nosić jakichś grubych lumpów, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Także chcę wynosić spódnice, jakieś takie cieńsze spodnie i właśnie tych spodni, słuchajcie, nie miałam 100 lat, więc postanowiłam je dzisiaj założyć. One są bardzo szerokie. Tenisówki Adidas i torba z HM-u. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Ciemno, ale spoko. Tutaj mi, słuchajcie, żadna jasna kurtka nic nie pasuje. Po prostu niech zostanie ta ramoneska i po prostu moje jasne dodatki. Także słuchajcie, uciekam i widzimy się jutro. I mamy sobotę. Muszę zamknąć balkon, bo słuchajcie, wychodzę. Jest 8:30 i jadę na trening, także on jest na 10:00, ale zanim dojdę na autobus, zanim dojadę, no, to tak będzie pewnie, także w zasadzie w sumie tej żaluzje zostawię, żeby nie świeciło jakoś mocno, bo dzisiaj wyjątkowo, słuchajcie, jest ładna pogoda i póki co świeci słońce, niby pokazuje mi 12 stopni, ale może tak się obrócę, ale to chyba nie jest 12 stopni, ja w ogóle mam krótkie spodenki, także no, także mam nadzieję, wezmę jeszcze oczywiście bluzę, ale no raczej nie zmarznę, nie wydaje mi się przynajmniej. Także jadę na trening, potem muszę iść do paczkomatu, bo przyjdzie moja fryzarka. Zamówiłam, bo jednak życie bez fryzarki jest trudne, szczególnie jak musicie raz w tygodniu minimum skórki wycinać. Także ten żel zmiękczający jest spoko, ale jednak fryzarka tak czy siak by się przydała. Więc ja też będę robiła paznokcie od stóp teraz, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, więc
Jak najbardziej mi się przyda, ciekawe czy będzie dobra, oczywiście Wam pokażę, ale mam problem z paznokciami, wiecie, bo ja mam bardzo krótkie paznokcie, a mimo to, stosuję odżywki oczywiście, łamią mi się, ale to nie jest takie, że mi się złamie paznokieć, w sensie, jak mam to wytłumaczyć, jakby, tak jak miała nacięte z jednej strony, wiecie o co chodzi, tak równo z tym, gdzie jest to biało się zaczyna paznokcia, nie wiem jak mam Wam to wytłumaczyć, tu mam, ale ja nie wiem czy Wy to zobaczycie. To jest po prostu, akurat zooma nie ma, a nie mam jak wcisnąć, poczekajcie. Nie wiem czy to widać, to jest tak jakby, tu gdzie się widzicie, zaczyna to białe, jest tak jakby taka kreska i to się haczy cały czas. I nie mogę tego ściąć, bo to jest nie dość, że dość nisko, więc no nie mam jak tego ściąć, a poza tym spiłować też się nie da. I to mnie teraz będzie tak haczyło, aż to urośnie, o ile w ogóle urośnie, także... Nie wiem co się dzieje, ja mam wszystkie wyniki dobre, więc jakby tu nie rzucałabym tego na jakiś brak jakichś witamin, także... O Boże, same problemy w tym życiu. Dobra, ja uciekam w takim razie i widzimy się później. Ja właśnie się szykuję, słuchajcie, jest po 18 i jadę nad morze posiedzieć sobie, kupimy sobie coś do jedzenia, do picia i tak będziemy grubo ubrane siedzieć na plaży i słuchać dobrej muzyki, która jest tam w tych okolicznych... klubach? Nie wiem jak to nazwać w ogóle. O, mam jeszcze korektor na dłoni. W każdym razie, stwierdziłyśmy, że jedziemy, dlatego, że słuchajcie, codziennie jest tak dziwnie, że niby ma padać, chwilę pokropi, potem nie pada i trochę strata czasu, żeby siedzieć w domu. Wczoraj, jak wracałam z tej depilacji, było bardzo ciepło i stwierdziłyśmy, że dzisiaj, z racji tego, że do połowy dnia była gorączka, potem trochę się zrobiło tak jakby, wiecie, zaszło słońce i miało... W sumie wygląda jakby miało padać, natomiast bardziej pokazuje burzę niż deszcz, także stwierdziłyśmy, że jedziemy, mamy to gdzieś, najwyżej się gdzieś schowamy, ale nie będziemy siedzieć w domu, bo szkoda takiej pięknej soboty. I chciałam Wam tylko twarz pokazać, ja idę teraz suszyć włosy, muszę sobie jakiś outfit znaleźć plażowy, ciepły, bo nad morzem jest naprawdę zimno, jak stąd wyjdę, będzie mi ciepło, ale jak dojadę do Gdańska albo nawet do Brzeźna, to tam będzie już, wiecie, zupełnie inny klimat panował. Także słuchajcie, uwielbiam taką rozświetloną twarz, uwielbiam po prostu. Ja zawsze na krem nakładam ten rozświetlacz z Paeze. Ja go kiedyś kupiłam, to jest Body. Nie wiem czy to widać. I delikatnie wklepuję go w kości policzkowe, tutaj na czoło, tutaj kość policzkowa i nos i trochę tej usta. I na to nakładam podkład, mój ukochany, ulubiony. Ten. To jest moja Hydro Lift Foundation 02. Też delikatnie wklepuję. No i tyle, troszeczkę tylko pudru, makijaż to jest taki standardowy w zasadzie, jak robię codziennie, tylko po prostu tego wszystkiego jest więcej, ja na co dzień nie stosuję tylu rozświetlaczy, bo jeszcze mam ten rozświetlacz z Hean, który Wam wczoraj chyba pokazywałam, także aż takiego rozświetlenia na co dzień nie robię, bo jednak to zajmuje ciut więcej czasu, ja na co dzień staram się ten makijaż robić taki mega szybki, ale jak wytuszuję jeszcze rzęsy i dołożę błyszczyk, to będzie naprawdę coś fajnego. Czy wyszła na imprezę, czy jadę na plażę, myślę, że po prostu to dobrze wygląda, taka rozświetlona buzia. No, najgorzej, że opalenizna mi schodzi. Słuchajcie, ostatni raz opalałam się chyba 3 tygodnie temu, tak mi się wydaje, i od tamtego czasu nic, bo nie było sprzyjających okoliczności, także kurde, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Ja nie chcę upałów, ale chociaż taki dzień, żeby wiecie, było trochę słońca, to bym sobie to wykorzystała i pojechała na plażę. Na przykład we wtorek, bo mam wolne przecież. No dobra, słuchajcie, to ja uciekam w takim razie, znaczy maluję rzęsy, suszę głowę, znajdę coś do ubrania i wtedy może pokażę Wam się przed wyjściem. A i zrobiłam paznokcie, bo przyszła fryzarka. I jest całkiem fajna, jutro Wam ją pokażę. Oczywiście to nie jest fryzarka pewnie dla profesjonalistów, no raczej na pewno nie, ale do domowego użytku muszę Wam powiedzieć, że ma bardzo dobrą moc i jakoś tak, nawet taki laik jak ja, elegancko poradził sobie ze skórkami, bez żadnych dodatkowych frezów, także jutro Wam pokażę, a teraz zmykam i widzimy się za chwilę. Pisklaczek jest, słuchajcie, ja też jestem, natomiast zrobiło się tak ciemno, ale tak bardzo, że aż zapaliłam tutaj lampę, a jest dopiero 19 z hakiem, 19.30, 19.28. W każdym razie zastanawiamy się, czy jechać, ponieważ jak to ludzie, albo będzie faktycznie burza, pokazuje w Brzeźnie burzę w ogóle dzisiaj od 20 do chyba 24. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo tak jak Wam wcześniej powiedziałam, codziennie pokazuje jakąś dziwną pogodę i my przez cały tydzień praktycznie, no ja byłam tylko na treningu tak naprawdę, ale nigdzie razem nie byłyśmy, bo codziennie się bałyśmy, że lunie, że będzie jakaś brzydka pogoda, a wcale tak nie było. Natomiast dzisiaj chyba jak na złość
Może tak być. Natomiast póki co jest ciepło i założyłam taką krótszą bluzkę z H&M-u. One są, znaczy nie wiem czy one teraz są, bo ja tą kupowałam już bardzo dawno temu i chyba w zeszłym roku jedną dokupiłam. Zwykła taka prosta, wiecie, jak macie spodnie z wyższym stanem, to ona fajnie wygląda. Spodnie są z Zary, to są takie z rozcięciami, one są takie trochę getry, nie mają żadnych, żadnych kieszeni, także całkiem spoko, bo są wygodne. I franucha jak leży, franeczko damo. I moje ulubione Adidasy, Adidasa, jedyne, słuchajcie, wygodne, które noszę ciągle, bardzo je lubię, także no, do tego słuchajcie, założę bluzę, zresztą ubiorę się cała i pokażę wam się, bo Jezu, czy to już leje, czy mi się wydaje? Czekajcie chwilę. Nie wiem, czy to widać, ale zawiązałam sobie czarną bluzę, bo na razie jej nie będę zakładała, a nie chcę mi się jej wrzucać do torby, także zawiązałam sobie tutaj i to jest taka czarna bluza, kiedyś kupiona na Zalando z Hollistera chyba, i ta cienka kurtka z zarys w promocji. To jest ten taki dziwny materiał, co wam mówiłam, że wygląda jak, nie, jakby wiecie, nie przepuszczała wody, ale nie wiem. Będzie okazja przetestować. Natomiast ona jest cieńka, ale no ja mam długi rękaw i tu jest gruba bluza, więc też nie chcę jakoś bardzo grubo się ubierać. I do tego jasna torba, bo muszę wrócić, tam stoi, widzicie, butelka z wodą. Ja zawsze biorę tą butelkę z wodą. Tak się przyzwyczaiłam, że po prostu ciągle gdzieś tam piję, jak jestem w autobusie, gdziekolwiek. Na plaży, także wezmę tą wodę, parasolkę. I w sumie może jakiś ręcznik, żeby usiąść na tej plaży, ale ja nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Także słuchajcie, uciekam. Czy to jest w ogóle sumowane? Jest. Uciekam i jutro wam opowiem, czy gdzieś byłam, czy zostałam w domu. Także do zobaczycha. Z naszego wczorajszego wyjścia, słuchajcie, nic nie wyszło, dlatego że doszłam do mojej koleżanki i zaczęło lać, ale tak bardzo, że po prostu schowałyśmy się u niej w domu, bo zawsze się spotykamy niedaleko jej domu, poszłyśmy do niej, posiedziałyśmy, znaczy miałyśmy w planie posiedzieć godzinę i koło 21 zebrać się i jechać do Gdańska, natomiast lało do 23. Także zebrałam się i poszłam do domu. Ogólnie jestem wkurzona, dlatego że wczoraj był taki dzień, kiedy tak dobrze się czułam. Czasami człowiek się nie stroi, nic takiego nadzwyczajnego nie robi, a jakoś tak make-up, to wszystko tak się... Nie wiem, kurde, tak żałowałam, że nie pojechałyśmy. Dzisiaj znowu zapowiadają to samo po południu. Rano się jeszcze opalałam, a po południu, w sensie na balkonie sobie siedziałam, a po południu zapowiadają, że ma padać. Ja nie wiem, słuchajcie, no, czy tutaj nie da się nic zaplanować, chyba tylko do południa ewentualnie, no bo do południa pogoda jest piękna. Także, no, a ja właśnie dzisiaj, słuchajcie, wzięłam się za malowanie i robienie paznokci. Jeśli chodzi o frezarkę, to ja kupiłam taką. I użyłam jej klawier, użyłam jej do rąk wczoraj i do stóp dzisiaj. I powiem wam, że ja nie mam jeszcze wprawy i też jakby ciężko mi ocenić tą frezarkę, no raczej to nie jest do profesjonalnego użytku, ale no ja sobie zrobiłam te paznokcie, w ogóle ona ma dość dobrą tą moc, jest mocna, więc wszystko gra. Tylko fakt jest taki, że ja stóp nie lubię robić. Kurde, ręce spoko, aż nawet powiem wam, że jak siedziałam i to była taka, taki relaks dla mnie, jak sobie te skórki tam, wiecie, tymi frezami różnymi robiłam, także, bo tu w komplecie też macie frezy. Natomiast stopy już jakby ciut gorzej, też pewnie to jest kwestia wprawy. Gdy idę do wprawy, to możliwe, że nawet mi się to spodoba. Ale lakier. Pomalowałam sobie tym lakierem z Revers, w tym rażącym pomarańczowym kolorze w numerze 54. Uwierzcie mi, że to co tu widzicie, to jest w ogóle bez porównania z tym, jak jest w realu. To jest tak ostry kolor, ale tak bardzo, jak te kamizelki tych robotników na autostradzie, żeby wiecie, ich nic nie przejechało. Po prostu mnie też nic nie przejedzie z tymi paznokciami, naprawdę. Powiem wam, że bardzo źle się takim lakierem maluje, bo nie dość, że ten kolor jest mocny, on jest bardzo też mocno napigmentowany i jak tylko coś źle pomalujecie, nie dociągniecie, wyjedziecie, cokolwiek, dłonie też inaczej, ale stopy, muszę wam powiedzieć, że niestety, ale nie podoba mi się to w ogóle. I ja go przetestuję, on jest w ogóle matowy, co jest dziwne, natomiast ja nałożyłam sobie serzwit i teraz go testuję, także zobaczymy, ile on się mi z tym serzwitem utrzyma. Będę wam dawała znać, jeżeli będzie dobry, to ja po prostu, słuchajcie, sobie kupię inny kolor, bo no tu ewidentnie jakby ten kolor, ja chciałam pomarańczowy, ale no nie taki aż pomarańczowy, no myślałam, że to będzie troszeczkę taki bardziej stonowany kolor wpadający w czerwień, a to taki kolor nie jest, także jeżeli macie te lakiery, miałyście, nie wiem, testowałyście może jakiś fajny kolor, to dajcie koniecznie znać w komentarzach.
A ja no nie wiem, chyba nie będę go raczej używała, przynajmniej nie wydaje mi się. Także słuchajcie, uciekam teraz, a bardzo żałuję, że dzisiaj się nigdzie nie wybieram, ale no ja nie wiem, czy to jest sens ruszać się po prostu gdziekolwiek, jechać, pchać się, jak to w każdej chwili może lunąć. Także chyba sobie jeszcze dzisiaj posiedzę, a od jutra zacznie się latanie, bo ja wyjeżdżam, muszę parę rzeczy jeszcze pozałatwiać. Jezu, się wystraszyłam, to coś jechało. Muszę jeszcze parę rzeczy pozałatwiać, więc jutro, tak jak to w urlop, zaczyna się latanie, załatwianie, ale na pewno będę się z wami łączyła, bo też w końcu ma przyjść moja paczka z Sinseya. W ogóle jeszcze coś z Zary też zamówiłam, także jeszcze takie resztki wyprzedaży będziecie widzieć. I tyle. A, i jeszcze wam powiem dwa słowa o tej bluzce, bo to jest ta bluzka z H&M-u, taki top, troszeczkę bardziej wycięty. Powiem wam, że ja nie lubię tych bluzek wyciętych. Kurde, jak ja ich nie lubię. Mi się one nie podobają w ogóle. Ani na wieszaku, ani u kogoś. Ta to jest jeszcze taka długa w miarę, ale te krótkie, a krótkie to już w ogóle. Nie wiem czemu. Chyba, że ktoś ma takie bardzo chude tutaj to wszystko, takie gnaty wystają, to to jeszcze mi się podoba, ale ogólnie te bluzki, one coś dziwnego robią z sylwetką. Ja mam wrażenie, że jakoś tak poszerzają tu. Nie wiem, ja tak pójdę, bo mam czarne spodnie. Natomiast nigdy więcej takiej bluzki nie kupię. Chyba, że będę ważyła, nie wiem, 15 kilo mniej i będą mi tu ładnie, tak wiecie, kości podkreślone, to wtedy może będę się w tym dobrze czuła. Ale ja się po prostu w niej totalnie nie czuję. Także uciekam i widzimy się już chyba jutro, tak mi się wydaje. Odrosty zrobione, od razu człowiek się lepiej czuje, uwielbiam. Słuchajcie, ten moment, kiedy odrosty są zrobione i te włosy tak świeżo wyglądają, nawet jak końców nie ruszam. I właśnie, chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jakby co, mam bluzkę, no to zaraz koszulę zarzucę, bo biegnę do banku. W każdym razie, często zauważyłam, ktoś mówi, że kupuje farbę ze sklepu, farbuje nią całe włosy i na przykład potem mówi, że ta farba nie chwyta odrostów. Słuchajcie, to jest bardzo proste wytłumaczenie na to, czemu nie chwyta odrostów. Farby sklepowe, nie wiecie co w nich jest. Przeważnie są to mocne wody, 6-9%, nie mam pojęcia. Bo często ludzie sugerują się tym, co jest na opakowaniu i żeby komukolwiek cokolwiek wyszło, to ta woda musi być mocna. Czyli nakładacie farbę, która rozjaśnia wasz odrost. Jeżeli nakładacie ją na całe włosy, to tutaj za każdym razem gromadzicie coraz więcej tej farby, te włosy robią się coraz ciemniejsze, a tu cały czas macie takie świeżynki, na które nakładacie farbę, no bo tu się po długości te włosy aż tak nie rozjaśnią, natomiast, bo one, mówię, się nawarstwia ta farba, a tu takie świeżutkie, wiecie, włosy naturalne odrastają, wy je rozjaśniacie i dochodzi po pewnym czasie do tego momentu, dochodzicie, że tu jest za jasno, a te włosy są coraz ciemniejsze. I to nie jest wina farby, po prostu, słuchajcie, jak się robi odrosty, zawsze trzeba wziąć inną farbę do odrostów, najlepiej fryzjerską i najlepiej z wodą trójką. Ja robię z wodą trójką. Jeżeli macie, bo ona jakby nie rozjaśnia tych włosów, natomiast jeśli macie siwych dużo, no to wiadomo, że trzeba użyć mocniejszej wody, wtedy możecie zrobić szóstką i na przykład jak robicie na poziomie piątym z wodą szóstką, to włosy po całości róbcie szóstką, wiecie o co chodzi, no musicie dopasować to tak, żeby to nie była jedna farba, bo jak robicie jedną, to niestety zawsze będzie ta różnica pomiędzy odrostem a resztą włosów. Ja jak farbowałam włosy, jak miałam ciemne takie zupełnie, to coś się ciemno zrobiło, bo zaszło słońce. To ja robiłam same odrosty, a po całości robiłam raz na jakiś czas i faktycznie robiłam tą samą farbą, ale to nie miało znaczenia, bo jak się robi raz na ruski rok, to jakby to wszystko jest ładnie, wygląda, jest spójne. Ale jak robicie regularnie, to nie róbcie tego, bo to jest bardzo często powtarzający się problem i wydawało mi się, że... Kurde, teraz jakaś biała jestem. Znaczy, wydawało mi się, że to jest takie jasne i oczywiste, że no jakby jedna farba nie może być do włosów naturalnych i dofarbowanych. A jednak, to się gdzieś tam na YouTubie często właśnie powtarza ten temat i dziewczyny winią za to farby, ale to nie jest wina farby, to po prostu musicie inaczej sobie to dobrać i najlepiej kupować fryzjerskie farby, mimo wszystko. Dzisiaj testuję sobie, słuchajcie, podkład, mam kolejny do testów i to jest Mary Kay. Kiedyś ta firma była taka popularna na YouTubie, ja nigdy nie miałam i to jest niby matujący podkład, natomiast ja oczywiście nałożyłam sobie, uwielbiam ostatnio ten rozświetlacz z Paezę, także nałożyłam sobie ten rozświetlacz i zobaczcie, no jakby podkład matujący wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, ta buzia jest rozświetlona, kolor Ivory
Jest jasny, teraz tak tego nie widać, jak trochę ściemniłam kamerę, ale jak miałam przed chwilą rozjaśnioną, to pewnie widziałyście, że trochę jest za jasny dla mnie. Ale co jest fajne, to to, że nie jest ten odcień ani różowy, ani żółty, jest to totalnie neutralny, także no ładnie to wygląda. Jakby był ciut ciemniejszy, to też by było spoko. Moja buzia jest na tyle teraz nawilżona, że nie potrzebuje, znaczy nie bałam się nałożyć matującego podkładu, zawsze raczej staram się nawilżające nakładać, ale dzisiaj stwierdziłam, że przetestuję, zobaczymy jak to będzie wyglądało na rozświetlającej bazie i jakby jest ok. On jest lekki, ładnie się wtopił w skórę, zobaczymy jak będzie po kilku godzinach. Czekam też na paczki z Zary, też dalej słuchajcie, nie wiem co się dzieje z moim zamówieniem Sinseya, to jest w ogóle szokujące, zamówienie gdzieś zaginęło w akcji. Już w piątek miało być znowu doręczone do Żabki, dalej go nie ma, także zobaczymy. Także słuchajcie, uciekam, a czy ja wam pokazałam, że zużyłam też piankę z Ziai? Chyba nie pokazałam w końcu, bo tak szybko gadam. Słuchajcie, bardzo fajna pianka, bardzo wydajna, starczyła mi na długi czas. Ja zawsze stosuję jeszcze olejek do rozpuszczenia makijażu i wtedy taka pianka jest idealna. Ona w normalnej cenie kosztuje 13,50, 13,90. I teraz mam białą i wydaje mi się, że biała jest chyba delikatniejsza od tej. W sensie troszeczkę słabiej domywa ten makijaż, ale nie wiem, ja dopiero użyłam jej dwa razy, więc też nie chcę jakby tutaj tak wyrażać opinii, na razie tylko takie pierwsze spostrzeżenia, ale ta super, także jakbyście nie wiedziały co kupić, to taka zwykła tania pianka z Rossmana naprawdę spoko się sprawdza. Także teraz uciekam i widzimy się później. Ja już wróciłam, ale przypomniało mi się, że nie pokazałam wam outfitu, w ogóle widać teraz moje pasemka jasne, słuchajcie, wszystko już wychodzi, także w sensie ten jasny kolor, także może nie będę miała takich jasnych, jakie miałam wcześniej przed farbowaniem, ale na pewno sporo się jeszcze rozjaśnią. Także pokażę wam na szybko outfit. Trochę jestem zmachana, dlatego że taki cyrk z tą paczką Sinseya, zaraz wam opowiem jak trochę się, wiecie, uspokoję, bo latam, od rana po prostu latam i teraz właśnie też pobiegłam do Żabki. Dobrze, że poszłam, bo ta paczka tam, słuchajcie, cały czas była, także dobra, przejdźmy do outfitu. Słuchajcie, mam koszulę z HM-u. Coś tak ostatnio polubiłam niebieski. Zwykły taki top czarny z Zary. Spodenki są też z wyprzedaży z Zary. I Birkenstocki. Także pazury pomarańczowe. No i tyle. Także taki outfit, do tego miałam bawełnianą torbę, więc całkiem spoko. To jest taka idealna pogoda właśnie na taki strój. Trzeba mieć coś zarzucone na ramionach, bo jak zajdzie słońce jest zimno, ale ogólnie no to jest lato. Także też nie ma co, wiecie, przesadzać z tymi outfitami, bo jesień będzie lada chwila i wtedy będziemy się grubo ubierać. Także dobra, idę trochę odsapnąć i zaraz się z wami łączę. W końcu usiadłam, zaraz opowiem wam historię zaginionej paczki, ale też będę się łączyła na pewno z wami jeszcze jutro, ponieważ z kolei Zara nie przyszła, w sensie jest wydana do doręczenia, ale no jeszcze kurier do paczkomatu nie wrzucił tych paczek, także jutro się jeszcze na chwilę z wami połączę, bo ja jadę, teraz jest 13:30, ja o 16:30 wychodzę na, bo jadę na boks, więc jak do tej godziny uda mi się jeszcze skoczyć po te rzeczy, jak dotrą do paczkomatu, to wam pokażę teraz, a jak nie, to na spokojnie jeszcze jutro i tyle, najwyżej vlog będzie trwał godzinę, bo nie wiem ile mam już tego materiału. W każdym razie, dwa słowa odnośnie podkładu. Słuchajcie, ten podkład wygląda bardzo ładnie, ta buzia wygląda tak naturalnie i świeżo, ale co zauważyłam, to, że on się dość tutaj mocno wyświecił. Moja skóra jest raczej sucha, odwodniona i zauważyłam, że kiedyś, też jak był taki boom na maty, wszystko, kremy były matujące, mydła jakieś tam dziwne, siarkowe, nie wiadomo co, i wszyscy tego używali, bo chcieli mieć matową buzię, to właśnie im więcej tych matujących rzeczy, tym ta buzia gorzej wyglądała. Dopiero po tym, jak przerzuciłam się na taką pielęgnację nawilżającą, rozświetlającą, ja to unormowałam. Zaczęłam stosować lżejsze podkłady, pudry rozświetlające bardziej. Jakby te wszystkie kosmetyki, co wydawały mi się kiedyś, że zmatowią moją skórę, one działały zupełnie odwrotnie. I tu jest tego przykład. Wydaje mi się, że słuchajcie, jak macie buzię, która się przetłuszcza, spróbujcie zmienić pielęgnację, bo jestem prawie przekonana, że te matujące rzeczy, one nie pomagają, tylko wręcz to gorzej wygląda. I ja też miałam na początku takie wrażenie, jak zaczęłam stosować te rozświetlające, nawilżające podkłady, że ta buzia wygląda strasznie, że wszystko mi spływa, że to się nie trzyma. Słuchajcie, trzeba dać sobie czas, trzeba tą pielęgnację stosować regularnie, dać sobie czas i naprawdę po jakimś czasie zobaczyłam, że zupełnie inaczej ta twarz wygląda, także tu jakby jest wszystko ok, ale gdzieś tam jednak się świeci. Może na przykład jesienią byłoby też inaczej,
Nie wiem, ale dzisiaj też nie ma upału. Dzisiaj jest taka pogoda, wiecie, tak jak wam pokazywałam przy lustrze, ten outfit taki, taka bym powiedziała, takie już no późne lato, chociaż jest dopiero 31 dzień lipca. Dobra, nieważne, w ogóle słuchajcie, kupiłam sobie krzyżówki. Czy to już jest starość? Ale jakoś tak mi się zachciało, już ostatnio za mną chodziły i zobaczyłam, że tam sobie tak stoją, jest 1000, słuchajcie, nawet jest 2000 krzyżówek, taka kniga. Chyba kosztuje 18,90, a to kosztowało 8,90 i stwierdziłam, że będę sobie robić, zamiast gapić się w telewizor czy w internet, po prostu będę sobie krzyżówki robiła. Taki mam plan. Jeśli chodzi o Sinseya, to słuchajcie, w ogóle dziwna akcja z tą paczką, bo ona już od ponad tygodnia była w Żabce, tylko jak się okazało, oni nie mogli jej wbić do systemu. I jak dzisiaj poszłam, to był akurat właściciel Żabki i znowu dzwonił na DPD, mówi, że jest taka sytuacja, że ja tu stoję, któryś raz już z kolei i, znaczy któryś drugi w sumie, bo wcześniej ta paczka po prostu sobie leżakowała tam, bo nikt nie wiedział, że ona tam w ogóle jest, no bo skąd mogłam wiedzieć, jak nie miałam powiadomienia, bo nie mogli jej wbić do systemu. No, pan w końcu się dodzwonił do DPD po bardzo długim czasie, dzisiaj jest jakiś problem z infoliniami, ja też się nie mogę nigdzie dodzwonić i spisali oświadczenie. Znaczy, ten pan spisał, a ja podpisałam, że odbieram tą paczkę, bo nie było jak jej odebrać, nie ma kodu, nie ma nic na nią. Ale dobra, zaraz wam pokażę te rzeczy. Zacznę od sukienki, bo ja zapomniałam jeszcze o tej sukience, bo ona była w tym ostatnim zamówieniu. To jest taka zwykła czarna, słuchajcie, klasyczna totalnie, wiskozowa sukienka. Zobaczcie, ona ma taki fajny tył, bo tu są takie paski. To ładnie wygląda. I sukienka jest dość długa, ona mi sięga przed kolano, ale ja mam 1,75 m. Wiecie co, ja zaraz ją założę i pokażę wam, jak ona wygląda. Ja wzięłam sobie rozmiar M, w tym Sinseyu to nigdy nie wiadomo z tymi rozmiarami. Wzięłam M-kę i ona jest bardzo tania, bo ona kosztuje 32 zł. Oczywiście są niedostępne te wszystkie rzeczy, ale trzeba polować. I ja właśnie sobie M-kę upolowałam. I ja na promocję ją kupiłam chyba za 28, to jest bardzo niska cena, tylko muszę to przemyśleć, czy ona jest mi potrzebna. Problem, zobaczycie, że ona bardzo ładnie leży, tutaj ta góra jest ładna, bo tak fajnie tutaj podkreśla ramiona, ale nie jest za mocno wycięta, także to jest ok. Zaraz jak jeszcze przymierzymy, to wtedy podejmę decyzję, czy ją zostawiam, czy nie, ale w sumie tak sobie myślę, że taka klasyka, nie wiem. Tylko gniot to jest, nie? No bo to jest jednak wiskoza, ale jest też przewiewna, także no tutaj zawsze coś za coś. Coś za coś. Druga rzecz to są spodenki, które też bardzo chciałam i była tylko L-ka, bo to jest też oczywiście wykupione od dłuższego czasu. To są muślinowe spodenki. Coś mnie wzięła ten muślin, tak mi się podoba. I stwierdziłam, że spróbuję te spodenki. Tak wzięłam bez przekonania, bo mówię, z tymi rozmiarami to jest tak, że no, raz biorę XL-ki w Sinseyu, raz w ogóle S-ki są dobre, ale tutaj ta L-ka, muszę wam powiedzieć, że ona nie jest wcale duża, zobaczcie. W pasie jest mała. I te spodenki są fajne, bo one wyglądają jak spódniczka. Zaraz je też przymierzę, natomiast do nich w ogóle jest też bluzka. Można sobie to kupić. One kosztowały chyba około 4 dych. Bluzka kosztuje, jak się nie mylę, 49. Z tym, że no bluzka to już w ogóle jest ciężko dostępna. Ale zobaczcie, no rozmiarówka jest taka duża i ja zawsze sobie myślę, że jak jest tyle rozmiarów, to ja muszę być po środku, czyli M-ka. Ale nie ma M-ki, więc wziąłam L-kę i chyba to był dobry wybór. Także no dobra, to to. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze piżamę. Jezu, jak moje paznokcie od stóp. Ale co to za dziwny materiał? Wiecie co? To są takie spodenki. To jest też rozmiar L. Spodenki. Bardzo dziwne to jest. Powiem wam szczerze, to jest jak taka i taka krótsza bluzka. Tego już z wami nie będę przymierzać, bo no nie, ale kurde, dziwnie to wygląda. To jest w ogóle taki grubszy materiał. W sumie taki jakby dresowy, jakby taka cienka bluza od dresu. Ja ogólnie, wiecie co, mi jest w nocy najczęściej raczej zimno, bym powiedziała. Ja nie jestem z tych osób, co otwierają okno na oścież. Zdarzały się takie noce, ale w tym roku, ale to głównie ze względu też na franulkę otwieram to okno, żeby mi się nie ugotowała w domu. Natomiast nie wiem, jak to będzie, czy to będzie fajne. Ta bluzka jest dość krótka, także muszę to przymierzyć. I też wzięłam sobie dwie pary takich Sleep Academy, kuźwa, co oni mają za napisy. To w ogóle wygląda jak takie męskie galoty. A to są spodenki do spania. I one są z kolei z takiego materiału jak getry. Ja nie wiem, czy to jest fajne. Jeszcze były szare i jakieś jeszcze. Tu też wziąłam L-ki, też są, zobaczcie, to są za L-ki.
Nie wiem, czy to będzie fajne. W każdym razie ja to sobie przymierzę, dam Wam jutro znać, a teraz Wam się pokażę w tych spodenkach i w tej sukience. Jeśli chodzi o spodenki, to rozmiar jest dobry, natomiast ten materiał wbrew pozorom, on jest dość prześwitujący, także no tutaj majtki ja mam teraz szare, zobaczcie, musiałyby być ewidentnie w kolorze nude. One są bardzo szerokie, więc też tutaj... Też tutaj trochę nie wiem, jak to będzie, jak na przykład wiatr zawieje, bo ogólnie one mi się podobają, one są fajne. Jak do tego bym założyła adidasy, nawet bluzę od dresu, to wydaje mi się, że by fajnie wyglądało, z tym, że muszę się zastanowić. Zobaczę jeszcze, ile one dokładnie kosztowały, bo nie pamiętam. Jak 3 dychy, to jestem w stanie je zostawić, jak więcej, to w sensie koło 4 dych, to nie. Trochę się czegoś innego spodziewałam, szczerze mówiąc, także... Nie wiem, ten materiał w ogóle, ten muślin mi się wydawał zawsze takim materiałem raczej grubszym, w sensie nie spodziewałam się tego, że on będzie prześwitywał. Także bluzki już w ogóle nie ma sensu kupować, no bo co, no też będzie prześwitująca. Ale kieszenie mają, jakby tutaj wszystko gra. Na upały, ja nie powiem, one są spoko na upały. Na plaży gdzieś jak się jedzie, mega fajne, ale tutaj będzie zależało, słuchajcie, jak sprawdzę cenę, ile one kosztowały. I teraz jeszcze sukienka. Spięłam włosy, żebyście dobrze zobaczyły, jak ta góra wygląda. No moim zdaniem bardzo ładnie. Wszystko tutaj fajnie leży. Ta M-ka wbrew pozorom, zobaczcie, ona wcale nie jest taka mała. Nawet wydaje mi się, że S-ka byłaby dobra, ale też byłaby pewnie krótsza, więc jakby no nie. Ale też tak jak pewnie widzicie, ten materiał jest przeźroczysty. Nie przeźroczysty, co ja gadam, jest prześwitujący. No, to chciałam powiedzieć. Nie jakoś mocno, ale trochę jednak tak. I teraz, no niby tu nic nie widać, nie wiem, czy wy plecy w ogóle widzicie, pięknie to wygląda. Niby bielizny nie widać, ale jak tak staje, to zobaczcie, widać prześwit. Natomiast ona ładnie wygląda, ona w ogóle nie wygląda jak sukienka z takiego cienkiego materiału, jak tak się na nią patrzy. I też nie wygląda jak sukienka z Sinseya za 30 zł, więc... Kurde, nie wiem, chyba ją zostawię. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się w niej czuję. Taki totalny zwyklak, ale ona ma coś tutaj w sobie. Właśnie czasami jest tak, że ta góra jest tak ładnie zrobiona. Zobaczcie, to wszystko jest podkreślone. Mega mi się podoba. Ona chyba ze mną zostanie. Także wskoczę jeszcze w te piżamy i jutro jak się połączę z Wami, to powiem Wam, czy są warte zakupu, czy niekoniecznie. Musiałam się z Wami jeszcze na chwilę połączyć, żeby pokazać Wam tę piżamę. Ona naprawdę jest bardzo ładna. Kolor ma świetny. Ja mam tutaj dość mocno rozjaśnione, więc ja nie wiem, czekajcie, na chwilę przyciemnię. Zobaczcie, to jest taka mega rażąca pomarańczka, ale naprawdę ten kolor jest bardzo ładny. I w ogóle jakaś taka fajna, wygodna, wszystko jakby tu jest ok, tylko wiecie co? Ja się zastanawiam, czy po prostu ten materiał, czy to nie będzie jednorazowa piżama, dlatego że jak ta bluzka jeszcze... Jak cię mogę, to tak te spodenki... nie wiem, ale ogólnie słuchajcie, no w takim czymś sobie siedzieć w domu, bardzo atrakcyjne. Nawet nie jako piżama, tylko tak po prostu sobie to zarzucić i w tym siedzieć. Ten zestawik kosztował 34 zł, sukienka, tak jak Wam mówiłam, 28, a te białe shorty 34, także do przemyślenia, ale no to mi się podoba, powiem Wam szczerze. Coś w tym kolorze jest takiego fajnego. Jezu, ja nie wiem, co się ze mną porobiło, ale naprawdę podoba mi się. No dobra, słuchajcie, odebrałam te dwie kurtki z Zary i pierwszą mam na sobie. Trochę nie pasuje mi do outfitu, bo ten outfit taki jesienny, dlatego że jest, słuchajcie, tak zimno dzisiaj, pada deszcz od rana. Także mój plan, żeby jechać na dworze przed wyjazdami, niestety się nie sprawdził, nie dojdzie do skutku. Więc idę pozałatwiać jakieś tam rzeczy na miasto, pooddawać paczki, zrobić trochę, ogarnąć chatę, zanim wiecie, że jak wrócę, żebym miała tutaj czyściutko. Ale na szybko pokażę Wam te kurtki. Pierwsza kurtka to jest kurtka z genialnym składem. Ona, słuchajcie, ma w składzie len, co widać, bo to jest gniot, ale len pognieciony jak najbardziej. Nie mam w ogóle, jakby len wyprasowany źle wygląda, pognieciony absolutnie nie. Także to jest kurtka z lnu, z wiskozy i z bawełny. Widzicie, nawet w Zarze takie rzeczy można znaleźć. Piękny kolor, taki beżowy. Na stronie było napisane, że jest to ciepły beż. I w zasadzie w sumie to jest ciepły beż, ale taki naprawdę ładny. Ja się bałam, że to będzie taki żółty, żółty, a to nie jest taki kolor. To jest taki... Ja nie wiem, ja trochę nawet szarego w tym widzę. Bardzo ładny kolor. I to jest taka bomberka. Ja wzięłam w rozmiarze L, udało mi się znaleźć, bo też, znaczy z...
kupić, złapać, dlatego że miałam też wcześniej M-kę, ale niestety ona miała krótkie rękawy, bardzo krótkie. Ale prawdopodobnie wynika to z tego, że po prostu rozmiary nie są równe. Inna M-ka mogłaby mieć dłuższe rękawy, więc zostawiłam sobie tą L-kę. No jest troszeczkę szeroka, ale to jest też taki fason kurtki. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Jak jest ciepło wieczorem, spodenki krótkie, t-shirt i właśnie jest chłodniej się robi, to można coś takiego narzucić. I ta kurtka kosztowała 59 zł, także na pewno ją zostawiam. I jeszcze pokażę wam drugą, też bomberkę. Za dużo pewnie nie zobaczycie, ale to jest praktycznie taki sam fason. Zobaczcie, też taka szersza, bo to też jest L-ka. Materiał, może się obrócę, ale nie wiem, czy to będzie widać. To jest taki zwykły kurtkowy materiał, ale ona nie jest jakaś gruba. Ona jest, ma tutaj podszewkę, ale to jest coś takiego dość cienkiego, więc raczej to nie jest na jesień kurtka. Może na wczesną jesień, jak pod to założycie coś cieplejszego, ewentualnie wiosna albo letnie wieczory, ale podoba mi się, bardzo fajnie wygląda, jest trochę dłuższa, więc można też sobie ją nosić do leggingsów na przykład, także nawet nie wiem, czy w niej dzisiaj nie pójdę teraz, bo ona jest taka, mówię, nie jest za gruba, ja też nie chcę się przegrzewać, bo jest, nie będę już tego powtarzała, ale nie mam rozów, więc no, chyba w tym zostanę. I słuchajcie, ta kurtka kosztowała 99 zł. I była przeceniona, wydaje mi się, że oryginalne ceny obydwu kurtek to jest 249 zł, a widzicie, zupełnie inne materiały, bo to jest poliester jakiś tam, ale mi to nie przeszkadza. A teraz mi się przypomniało, że słuchajcie, jeszcze nie mogę wyjść z domu, dlatego że Sinsay zmienił moją dostawę z paczkomatu na kuriera. Jak mnie to wkurza, teraz muszę czekać, chociaż kurier w sumie ten z DPD on zawsze zostawia mi pod drzwiami, bo my mamy kamery na klatce, więc jakby też nie ma problemu. Ale kurde, ja nie ukryję, wrócę, też nie chcę, żeby to tak leżało bez sensu. Natomiast ja z tym Sinsayem ostatnio, koniec zabawiania Sinsaya, muszę odpocząć, bo ciągle coś, także... No, a jeszcze druga rzecz, nie wiem, czy wiedziałyście o tym, jak drukujecie DPD etykiety, to one są aktywowane w przeciągu 2 godzin. Mi się wiele razy zdarzyło, że poszłam z paką do Żabki i pani mówi, że nie może zeskanować etykiety. Ja mówię, o co chodzi? I na przykład minęła godzina, wracałam do domu, drukowałam nową etykietę, bo ja myślałam, że stara jest źle wydrukowana. I potem, znaczy ja już miałam zainstalowaną aplikację DPD, też sprawdzałam tym skanerem i też często właśnie była ta sama sytuacja. I dzisiaj jakiś koleś, słuchajcie, na infolinii powiedział mi właśnie o tym, że trzeba poczekać, bo one zaraz po wydrukowaniu, ona często jeszcze nie jest aktywna po wygenerowaniu i czasami zajmuje to, nie wiem, 5 minut, a czasami 2 godziny, do 2 godzin, także... Nie wiem, czy o tym wiedziałyście, ale jak nie, to przekazuję tajemną wiedzę i żegnam się z wami. Słuchajcie, jutro Depeche Mode, potem Paryż, więc trochę się będzie działo, ja muszę pogarniać sprawy bieżące. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i tym razem. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że dotrwaliście do końca, że zostawicie po sobie ślad i widzimy się bardzo niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa!